Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M na dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować komplet kart Platinum z kolekcji Panini FIFA 365 2024 zanim jednak zacznę prezentację moi kochani, chciałbym podziękować tutaj Grzysiowi, dzięki któremu udało mi się zdobyć ostatnie trzy brakujące karty Platinum, czyli odegard z Arsenalu brakował mi do tej pory jeszcze Bellingham z Realu i Soboslai z Liverpoolu jeżeli chodzi o Odegarda, to mamy kolor różowy limit do 99 tutaj mamy 20 następnie Bellingham również kolor fioletowy czy taki różowy do 99 34 i Kolor brązowy Soboslai do 49 numer 13 no Nie jest on akurat pechowy tylko Wręcz przeciwnie Bo dzięki temu moi kochani mam komplecik I jeżeli chodzi o karty W kolorze tym tutaj różowym do 99 to Mamy ile kart? 3, 4 to jest 7, 10, 13 Czyli 13 Różowych i 17 brązowych Zaczniemy prezentację tutaj od tych różowych Czyli jeżeli chodzi o ten kolor To mam dwie karty z Realu Modric i Bellingham Limity są różne, nie będę tutaj ponownie ich czytał Tylko karty zaprezentujemy z zawodnikami Następnie Mamy tutaj z Juventusu Pogbe I z Liverpoolu Salaha Następnie z Paris Saint-Germain jest Neymar. Natomiast z Manchesteru United Rashford. Trzech zawodników Manchesteru City na takim samym limicie: Haaland, Foden i De Bruyne. Do tego mamy tutaj dwóch Polaków, Szczęsny z Juventusu i Robert Lewandowski Barcelona. I jeszcze dwie karty do 99, czyli Odegaard z Arsenalu i Alison Liverpool. Później sobie zrobimy e, ułożymy zespołami ile jest z danego zespołu, a teraz limity do 49. Wspomniany dzisiaj Soboslaj, i tutaj mamy jeszcze z Liverpoolu jednego, czyli Van też do 49. Z Interu mamy dwóch: Barela i Lautaro Martinez. Z Milanu również dwóch zawodników: Leo i Teo Hernandez. Następnie z Barcelony mamy dwóch Gindogan i Pedri Barcelona Następnie z Bayernu mamy dwóch Do 49, czyli Musiala i De Licht. Z Manchesteru United tutaj jest dwójka Bruno Fernandes i Eriksen Następnie Z Atletico Griezmann Z Manchesteru City Rodri Z Realu Courtois i Vinicius I Martinelli z Arsenalu Teraz zrobimy to moi kochani klubami Czyli z Realu mamy czterech zawodników sobie poukładamy i sprawdzimy który klub miał najwięcej Real czterech zawodników, ok Manchester City też czterech zawodników. Następnie jaki klub tutaj jeszcze ma? Dużo kart, Liverpool, cztery. Następnie mamy Manchester United, trzech zawodników, również trzech jest z Barcelony. I tu już mamy po dwóch albo jeden. Czyli z Arsenalu mamy dwóch. Z Milanu dwóch. Z Bayernu dwóch. Z Interu dwóch. Z Juventusu dwóch. I po jednej sztuce jest z Atletico i z Paris Saint Germain. Powiem Wam, że dla mnie no jest ee, niewytłumaczalne, dlaczego nie było tutaj Mbappé na tych kartach Platinium. Nie wiem, jak u Was to wygląda. Kogo byście chcieli tutaj mieć, jeszcze poza na przykład Mbappé? Czy jakich zawodników można by uhonorować na takich kartach Platinium? Dajcie znać, jakie nazwiska byście widzieli, jak będzie na przykład kolejna edycja FIFA 2025. Bo tak jak mówię, dla mnie w tym roku brakuje tutaj na pewno Mbappé. Czekam, moi kochani, na opinie i komentarze odnośnie tego setu. Jak widzicie, jest komplet. Czyli FIFA ostatecznie już jest zakończona. Wszystko zebrałem, wszystkie upgrade'y, wszystkie wersje. Jest totalny komplecik, wszystkie limitki. Wszystko, wszystko jest. Okej okay, moi kochani, to tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.